Wiecie, a tu Polska z tej strony troszkę słabe światło mamy, ale tu będzie troszkę widać, zobaczcie, ładna rozeta w błyszczącym mosiądzu. To są drzwi rzemieślnicze, bardzo fajne, bardzo solidne drzwi z płyt stalowych, porządne zawiasy, trzy, więc same drzwi są dobrze wykonane. Na dole jest zamek centralny Saba, tutaj tylko klientowi przywieźliśmy te ozdobne szyldziki w mosiądzu, bo gdzieś pewnie zaginęły w boju. Zobaczcie, naprawdę rzemieślnicy robią bardzo fajnie te drzwi, bardzo porządne są ościeżnice, szpienie te antywyważeniowe i tutaj mamy w tej chwili przez nas założoną rozetę antywłamaniową firmy SAP, ona jest u nas na stronie dostępna. No i klient sobie tutaj zażyczył do zamka dodatkowego wkładkę 4KS i elegancko to sobie w tej chwili pracuje. No, coś nie chce się. A, nie działa wszystko. Zaraz zobaczymy jeszcze, czy coś tam jest, nie jest źle spasowane. A, no i jest źle spasowane. Dobra, to zaraz musimy jeszcze tutaj prawdopodobnie podfrezować troszeczkę ościeżnicę, żeby się ładnie zamykało, bo inaczej ten zamek będzie się szybko zużywał. W środku gałka, również ładnie w mosiądzu zrobiona, wkładka w mosiądzu zrobiona, 4KS. I to jest prawidłowe zabezpieczenie wkładki, dobra rozeta, dobra wkładka. Cień nam pada. Dobra rozeta, dobra wkładka i to jest podstawa dobrego zabezpieczenia. Zobaczcie, że tu jest naprawdę gruby ten element antywyważeniowy tej płytki, także jest to porządnie zrobione. Dobra, a my jeszcze tylko poprawimy tutaj, żeby zamek ładnie się zamykał i będzie wszystko dobrze. Do kolejnego filmu, dziękujemy bardzo.